Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Jest to czytanie ogólne. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je przełożymy. I już patrzymy, co tam w miesiącu marcu dla naszych strzelcy karty chcą pokazać. Przed czym ostrzec, co zapowiedzieć. Z jaką energią wejdziecie w miesiąc marzec? Sześć denarów. Co pomaga bądź przeszkadza? Pięć kielichów. Jakie będziecie podejmować kroki w tym miesiącu? Jakie działania? Trzy denary. Co odchodzi do przeszłości? Dziewięć kielichów. Co będziecie planować w tym miesiącu? Analizować, jakie przemyślenia będą w Waszej głowie? Karta śmierci. Najbliższa przyszłość. Połowa miesiąca. Słońce, pięknie. Powiem tak, że gdyby nie ta karta pięciu kielichów, która będzie może Wam przeszkadzać w tym miesiącu, to macie na razie piękne czytanie. Dwie karty arkan wielkich. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli co w sobie tłumicie, jakie emocje, jakie plany. Trzy kielichy. No fajnie. Czynniki zewnętrzne, Wasze otoczenie, przyjaciele, rodzina, współpracownicy. Pięć denarów. Czy już mi się tutaj jakaś historia buduje? Ciutko jeszcze to przesuniemy, tak, żeby wszystko ładnie było widać. Okej. Widać? Wasze obawy lub nadzieje. Cztery buławy. I koniec miesiąca, jak to się wszystko zakończy. Królowa denarów. Do czytania, kochani, macie kartę 4 denarów. Kurczowo się trzymacie albo spraw materialnych, albo kogoś. Moi drodzy, patrzę na to czytanie. Ile mamy kielichów? 3 kielichy. Denarów mamy 2. 4, 5 kart denarów. Jedną buławę i jedną śmierć. Wasza energia w tym miesiącu jest to karta szóstki denarów. Szóstka denarów mówi o tym, że będziecie w tym miesiącu musieli zachować równowagę w dawaniu lub braniu. Ponieważ Wasze otoczenie jest ewidentnie tutaj zubożałe, że tak powiem, jest w potrzebie, jest w biedzie, więc może być taka sytuacja, że ktoś w tym miesiącu zwróci się do Was czy o pożyczkę, czy o jakieś wsparcie finansowe, jakąś pomoc, zapomogę. No po prostu jednym słowem, ktoś w tym miesiącu wyciągnie do Was rękę i będzie Was prosił o pomoc. Czy udzielicie tej pomocy, to już Wasza decyzja tutaj, tak?
No ale taka sytuacja może zaistnieć. Co więcej, dla innych strzelcy może być taka sytuacja, że będziecie starali się o kredyt, o pożyczkę i to wy będziecie chcieli wyciągnąć tą rękę do kogoś, żeby poratował was. Karta mówi o, tak jak już powiedziałam, nie chcę się powtarzać, o takiej równowadze w dawaniu i braniu, ale jest to też karta wzajemności, tak? Jest to karta też pieniędzy, awansu, jakiejś podwyżki, więc tak jak tutaj patrzę, no przeszkadza mi bardzo te 5 kielichów i te 5 denarów, ponieważ karta 5 kielichów mówi o tym, że jakiś smutek was dopadnie, jakieś rozczarowanie, no tak jakbyście liczyli tutaj na podwyżkę, na pieniądze, na jakiś bonus, a tego nie będzie i będzie ta karta smutku właśnie, takiego żalu, no takiego rozczarowania można powiedzieć, tak? Karta 5 kielichów to jest taka rozpacz, no smutek, albo niedostrzegana pomoc. Niedostrzegana pomoc, tak? Być może, tak jak mówię, wasze otoczenie tutaj, ktoś z waszego otoczenia jest w potrzebie, wyciągnie do was w tym miesiącu rękę o to, żebyście go wsparli, pomogli, a wy nie dostrzegacie tutaj tego, tak? Nie dostrzegacie tego, że możecie pomóc. Z kolei inne strzelce same mogą stać, być w potrzebie, tak? No i będzie tutaj ten smutek, rozczarowanie, bo tego nie będzie, będziecie zawiedzeni. Z kolei inna sytuacja jest taka, że czeka was tutaj awans, podwyżka, no i wy tutaj, że tak powiem, no troszeczkę się smucicie, troszeczkę jesteście tacy osamotnieni w tym wszystkim, płaczecie nad rozlanym mlekiem, a nie widzicie tych dwóch kielichów tutaj, tak? Więc być może nie dostrzegacie szansy jakiejś. Coś tutaj dzieje się za waszymi plecami, tak? Coś tutaj pozytywnego dzieje się za waszymi plecami, a wy tutaj rozmyślacie nad tym, co by było, gdyby było, tak? Nie cofniecie czasu. Te kielichy już się nie napełnią. Tym samym, co z nich wyleciało, tak? Więc to jest moim zdaniem, kochani, strata czasu. Rozejrzyjcie się dookoła, bo jest tutaj wyjście awaryjne z tej sytuacji, tak? Jest tutaj ktoś, kto chce was wesprzeć, tylko odwróćcie się napięcie i spójrzcie na te dwa kielichy. Więc tu może być taka sytuacja, tak? No musicie już to do swojej sytuacji życiowej dopasować. Patrząc na najbliższą przyszłość, że macie słońce, wydaje mi się, że to pozytywnie się zakończy. Tak jak mówię, z tą umową o pracę, podwyżką. Powiem wam, kochani, że robię już kolejne czytanie i ciągle te denary wychodzą, ciągle te sprawy pracy, finansów. No nie wiem, może taki miesiąc marzec będzie pod znakiem zapytania tych finansów. Równowaga w dawaniu i braniu. Szóstka denarów, ta wasza główna energia, to jest też karta, która może mówić, że może liczycie na podwyżkę pensji, na podwyżkę emerytury, jakieś dotacje finansowe, wsparcie finansowe od państwa, tak? Tak jak no mówię, teraz to 500 plus wprowadzili, czy jakieś zasiłki rodzinne, zapomogi, jakieś socjalne pieniądze. Coś tutaj może być takiego, będziecie w tym miesiącu tutaj właśnie dawać, obdarowywać albo prosić kogoś o wsparcie, tak, oczekiwać jakichś pieniędzy, jakichś awansów. Ale raczej wydaje mi się, że czekacie tutaj na jakieś pieniądze dla was, jesteście no, rozczarowani, że one może długo nie przychodzą, ale już przechodzimy dalej do czytania. Wasze działanie. Macie 3 denary. 3 denary ogólnie mówi o dogadywaniu się z kimś. To może być też jakaś współpraca z innymi ludźmi, zakładanie jakiejś spółki, przyjmowanie jakiegoś zlecenia, jakiegoś projektu. 3 denary jest to karta pracy, tak? Przyjmujemy jakiś projekt, podpisujemy umowę, przyjmujemy zlecenie i to jest dobra praca. To jest taka praca, która będzie no, miała bardzo dobre wynagrodzenie, tak? Więc tutaj nie musicie się obawiać. Co jeszcze o 3 denarach? 3 denary jest to karta zdanych też egzaminów, więc ci z Państwa, którzy by tutaj inne strzelce planowali, no to będziecie podchodzić do jakichś egzaminów, ale raczej będziecie tutaj podpisywać jakieś umowy o pracę.
umowę o pracę albo jakaś umowa, nie wiem, może kredytowa, umowa o pożyczkę, tak? Zaraz dopytamy tutaj jeszcze kartę, o co chodzi, ale podpisanie jakiejś umowy, dogadywanie się z kimś, tak? Omawianie szczegółów, analizowanie, przyjmowanie jakiejś oferty, jakiegoś kontraktu, jakiegoś zlecenia. Dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta 9 kielichów. Czyli tak jakby odchodził do przeszłości ten taki stan waszego takiego samozadowolenia, tak? Takiego spełnienia, takiego szczęścia. Ale karta 9 kielichów to jest też karta przesytu, karta przesady, karta nadmiaru, karta no takiego samozadowolenia z siebie, ale takiego w nadmiarze, tak? Że wszystkiego mamy za dużo. I to odchodzi do przeszłości. 9 kielichów to jest też karta, która ukrywa jakąś tajemnicę, tak? Karta drugiego dna, więc coś mogło tutaj być niejasnego w doprowadzeniu Was do tego pełnego szczęścia. Ogólnie jest to karta bardzo pozytywna, szczęśliwa. Mówi o takiej stabilizacji, realizacji swoich pragnień, ogólnym takim spełnieniu, satysfakcji i o luksusie, tak? O pełnym luksusie, niczego nie brakuje nam na tej karcie. Jest to karta przepychu, zadowolenia. Jestem zadowolony, bo mam, tak? Niczego mi nie brakuje. Ale jesteście w tym sami. Jesteście w tym sami, w stanie sami, tak? I to odchodzi już do przeszłości. Więc ten taki wasz stan pełni szczęścia przeszedł tutaj w te 5 kielichów, ale zobaczymy dalej, co tutaj się rozwinie. W głowie macie kartę śmierci. Czyli planujecie zmiany i to takie, no, dosłowne. Robicie porządek w swoim życiu, zupełnie innym tokiem myślenia idziecie. Totalna transformacja, totalna zmiana. Coś w Was umarło i musi się teraz narodzić na nowo. Przeobrażacie się, tak? Musi nastąpić jakiś koniec, żeby był początek. Ale to jest też karta obfitości, to jest karta uwolnienia, tak? Zniszczenie jakichś starych struktur, zaczynacie, mówię, odradzacie się na nowo. Uśmiercacie jakieś dawne idee, tak? I takie hołbione przekonania, tak jak w tej dziewiątce tutaj kielichów, tak? Czymś się hołbiliście, mieliście jakieś swoje przekonania, coś wbite do głowy mocno i z tym się już żegnacie, tak? Więc zupełna zmiana i taka odnowa. Przeobrażacie się. I Wy jesteście na to gotowi. To jest karta mówiąca o tym, że Wy jesteście na tą zmianę gotowi. I być może musieliście troszeczkę tutaj pocierpieć, bo to jest taka zmiana poprzez ból. Wyzwalacie się, tak? Na nowo. Zmiany. Coś musiało w Was umrzeć, żeby narodziło się coś nowego, tak? Lepszego. Karta zmian, karta transformacji. Może musicie zmienić swój tok myślenia, tak? Lub postępowanie. No ogólnie zmiany. Karta zmian, karta transformacji, przeobrażenia czegoś. Być może chodzi tutaj też o pracę, o finanse, o właśnie umowę jakoś o pracę, tak? O równowaga w dawaniu i braniu, te awanse, te wypłaty, wymiana pieniądza, tak? Coś już musicie tutaj podpasować pod siebie. Ja jeszcze tak wezmę tą kartę tła. Mamy 4 dynary. No, 4 dynary mówi nam o tym, że kurczowo trzymacie się spraw materialnych. Boicie się stracić pieniądze. I może być też taka sytuacja, że brakuje Wam w tym miesiącu pieniędzy, tak? Być może boicie się o pracę, czy będą te finanse, liczycie się z każdym groszem, jesteście troszeczkę takimi skanerami, dusi groszami. Dobrze wszystko planujecie, rozpisujecie wydatki, żeby po prostu Wam starczyło do końca miesiąca, tak? I jesteście przyblokowani, no kurczowo po prostu, jak ten mężczyzna tutaj na tym zdjęciu, trzymacie się pieniędzy. Rękami i nogami, i w głowie też macie cały czas monetę, tak? Czyli cały czas o tych pieniądzach myślicie i siedzicie w domu i tych dóbr materialnych pilnujecie, tak? Żeby czasem ich nie zabrakło. No, czwórka mówi też o takim właśnie materializmie, chciwości troszeczkę.
Ale mówi też o tym, że możecie liczyć tylko na siebie, tak? I dlatego jesteście może tacy, no, troszeczkę nieufni, nie chcecie się może podzielić, bo to jest też karta, że właśnie jakby tutaj ktoś przyszedł z potrzebą do Was, tak? Wyciągnął tą rękę o pomoc, no to Wy niekoniecznie tutaj będziecie musieli, może dlatego ta energia tutaj przeszkadza, że ktoś właśnie z otoczenia, tak mi się tutaj wydaje, że ktoś z otoczenia, ktoś jest biedny, kto jest akurat w takiej sytuacji potrzeby, przyjdzie do Was po pomoc. Ale będzie to rozczarowanie tutaj, będzie ten smutek, być może Wy odmówicie, bo no bo tak boicie się o te swoje pieniądze, tak kurczowo trzymacie się tej materii, tak? Może sami na granicy jesteście tych finansów i po prostu no, odmawiacie. Ale będzie jakaś zmiana, będzie jakaś transformacja w Was, tak? Coś dostrzeżecie, coś, być może ktoś Wam tutaj coś powie, Was to zaboli, zrani w jakiś sposób, tak? I Wy to sobie przemyślicie, jednak no, poprzez ten ból doprowadzi do tego, że ta transformacja, ta zmiana w Was będzie. Ale moi kochani, połowa miesiąca mam już kartę Słoneczka, czyli bardzo piękna, optymistyczna energia. Karta sukcesów, karta spełnienia, karta pozytywnej energii. Będziecie w doskonałym, że tak powiem, wigorze. Będziecie tryskać energią. No, karta Słońca jest to karta domu. Karta takiej stałości, bezpieczeństwa, silnej rodziny, miłości, sukcesów, optymizmu, sprawiania sobie przyjemności. Jeżeli będziecie tutaj myśleli o jakichś pieniądzach, to one do Was na pewno przyjdą, tak? I będziecie po prostu bardzo, bardzo zadowoleni. Jest to karta spełnienia naszych marzeń, takiej bardzo pozytywnej energii. Słońce mówi o tym, że każda sprawa będzie pozytywnie załatwiona, nie będzie żadnych przeszkód, ani ludzie nie będą Wam tutaj robić jakichś przeszkód. Wszystko po Waszej myśli bezproblemowo uda się pozałatwiać, tak? Piękne jest to słoneczko. Bardzo piękna karta. W ogóle ta talia Tarot Illuminati jest taka kolorowa, pełna wdzięku. Czyli nie martwcie się, bo będzie dobrze, tak? Będziecie pełni optymizmu, będziecie, że tak powiem, wierzyć w siebie, będziecie mieć energię do działania i wszystko pięknie się poukłada. To słoneczko ogrzeje tutaj tą atmosferę. Wasze czynniki wewnętrzne. I teraz tak, znowu mamy trójkę. Trzy kielichy. Trzy kielichy jest to karta albo wieńczenia jakiegoś sukcesu, świętowania, oblewania czegoś, czy to sukces zawodowy. No może czekacie tu faktycznie na tą umowę, na ten awans, na tą podwyżkę, na jakieś pieniądze, na pensję i no, będziecie w nastroju do świętowania. Trzy kielichy jest to karta doprowadzenia planów do końca, tak? Zakończenia czegoś, nad czym długo pracowaliście, takiego właśnie podsumowania, radości, cieszymy się, opijamy jakiś sukces, opijamy awans być może, tak? Więc Wy będziecie tutaj no, emanować taką energią w miesiącu marcu. Będziecie się po prostu cieszyć, będziecie chodzić ze znajomymi, świętować, będziecie w szampańskim takim nastroju. No dobrze, czyli bardzo fajnie. No otoczenie, tak jak mówiłam, 5 denarów, karta biedy, karta bycia w potrzebie, to jest też karta choroby, ale raczej tutaj takiego ubóstwa materialnego, tak? Czyli ktoś z Waszego otoczenia po prostu może oczekiwać pomocy. Może być w potrzebie materialnej. O, tak wygląda ta karta. 5 denarów. No rozejrzyjcie się, kochane strzelce. Kto tam w Waszym otoczeniu może po prostu wręcz żebrać, tak, Was żebrać od Was jakieś pieniędzy, czy jakieś pomocy, a być może, no, nie chcę o tym powiedzieć, tak, musicie się tutaj rozejrzeć. Otoczenie jest
w biedzie, przyjaciele, rodzina, współpracownicy. A być może wy czekacie tutaj na finanse od swojego szefa, tak? A on nie ma tych pieniędzy. Może jest ciężko w firmie, czy jakiś jest kryzys i tych pieniędzy brakuje, tak? Bo to jest wasze otoczenie, ludzie, którzy was otaczają. To mogą być pracodawcy, współpracownicy, rodzina, mąż, dzieci, rodzice, przyjaciele, tak? Ludzie, którzy was otaczają. I oni tutaj, no, są w potrzebie. Więc adekwatnie tutaj do tej sytuacji musicie sobie dopasować, tak? Wasze obawy lub nadzieje. Cztery buławy. No, boicie się, czy to nie zaważy tutaj na waszej takiej stabilnej, mocnej postawie rodziny, tak? Albo na domowych finansach. Mamy czwórkę i tu mamy czwórkę, tak? Tylko tu są cztery denary, tu są cztery buławy. Cztery buławy jest to karta domu, takiego solidnego domu, rodziny, tak? Pełnej. Stałości, budowania czegoś pozytywnego. Może wy się obawiacie, czy to będzie stałe, czy to będzie solidne i czy to da was zabezpieczenie waszej rodzinie, tak? Cztery buławy jest to karta też świętowania, karta ślubu, radowania się z czegoś. Ale raczej wyglądałoby mi na to tutaj, czy obawiacie się, czy to będzie coś właśnie takiego mocnego, czy dacie radę to utrzymać, tak? Czy będą te solidne fundamenty, czy to będzie coś takiego właśnie trwałego. Ewentualnie, no jak, czy to nie odbije się na budżecie domowym, tak? Bo obawiacie się, są nadzieje lub obawy, tak? A być może niektórzy z was tutaj o kredyt właśnie jakiś się starają, tak? I może chcą dom zakupić, mieszkanie. No dla innych strzelców też może być taka sytuacja. Ale raczej nie, raczej mi się tutaj wydaje, że chodzi o finanse, chodzi o pracę. I czy starczy na dom tych pieniędzy, tak? Bo wy się tutaj tak kurczowo trzymacie tych pieniędzy, tego materializmu, tak jakbyście się bali, że jakiś kryzys nagle przyjdzie i zabraknie, tak? A musicie zachować w tym miesiącu równowagę. Karta 6 denarów mówi, zachowajcie równowagę, tak? Żeby nie było smutku, nie było płaczu. Bo już jakieś takie, mówię, szczęście tutaj odchodzi troszeczkę do przeszłości. To takie samozadowolenie z siebie. Ale kochani, nie macie się co martwić, bo pięknie kończycie miesiąc. Jest królowa denarów. Może przedstawiać, ale nie musi. Kobietę 45 lat zwyż, trygonu ziemi. Byk, panna bądź koziorożec. No, kobieta na wysokim stanowisku, bardzo taka zaradna, bardzo taka dbająca o wszystko, posiadająca pieniądze, lubiąca wydawać pieniądze, żeby sobie polepszać życie, tak? Czyli upiększać sobie czy to dom, czy swoje otoczenie, lubi żyć w luksusie, to jest taka mała cesarzowa. Jest to też karta mówiąca o pozytywnym zakończeniu spraw finansowych, tak? Czyli jeżeli szukali Państwo pracy, te umowy tutaj, które mówi ta trójka, tak? Będzie ta praca i będzie świetnie płatna. Jeżeli oczekujecie na jakieś pieniądze, mówię, czy to podwyżkę emerytury, czy pensji, czy awans, czy ogólnie jakieś finanse, które mają do was przyjść w tym miesiącu, będą. I to będą bardzo ładne pieniądze, tak? One mogą troszeczkę właśnie się opóźnić, troszeczkę wolno przyjść, bo jest to jednak ziemia. Ziemia to wolno wszystko się, że tak powiem, przemieszcza. Ale będą te pieniądze i to będą stałe pieniądze, takie stabilne, pewne pieniądze, tak? Więc nie musicie się obawiać, na pewno ta obfitość tutaj finansowa będzie. No dobrze, moi drodzy, teraz sobie troszeczkę tych kart powyjaśniamy. Może najpierw zaczniemy od tej piątki kielichów. O co tutaj chodzi z tą piątką kielichów? Dlaczego ten smutek i żal? As mieczy, czyli jakaś umowa. Może umowa o pracę, być może jakaś rozmowa kwalifikacyjna. To jest też odcięcie się od czegoś. Przeanalizowanie. Jakaś mądra decyzja przemyślana, tak?
co można powiedzieć jeszcze o osi mieczy? Jest to początek, przez odcięcie się od czegoś, więc być może ta śmierć tutaj właśnie przez ten ból, coś żeście tutaj zakończyli. I to takim szybkim, krótkim cięciem, jasną decyzją, jasną i klarowną, że tak powiem. Ciężka sprawa, ale dobre wynagrodzenie, więc być może no, tutaj musieliście zawalczyć o coś, nie wiem, podjąć jakąś decyzję, trudną decyzję, ale była to trafna decyzja, tak? As mieczy, moje kochanie. Ale to też jest takie dogadanie się też, tak? No mówię, może być to umowa, jakieś pismo urzędowe, więc coś może tutaj właśnie czekacie na te pieniądze. Może ta umowa kredytowa, no niektóre strzelce może aplikują o kredyt, tak? Więc te pieniądze będą, jeżeli Wam są potrzebne. No równowaga w dawaniu i braniu w tym miesiącu, kochani. Uważajcie na pieniądze, na wydatki, tak? Albo jeżeli chcecie wziąć jakiś kredyt, to dobrze czytajcie umowy, żeby nie było znowuż jakichś haków. Żeby nie było jakichś kruczków. Ale przy słońcu i przy królowej denarów tutaj i w Waszym świętowaniu widzę, że będą te pieniądze. Nie musicie się martwić, tak? Będą te pieniądze, będzie ta praca. Teraz może kartę śmierci. Czego dotyczy ta transformacja Wasza? Transformacja i mamy głupca, czyli jakiś nowy początek. Zarysukujecie jakiś nowy początek, tak? Czyli tutaj coś nowego przez szybkie odcięcie się od czegoś starego i tu macie znowu nowy początek. Coś ryzykujecie, wchodzicie w nowe, nieznane. Możecie się rozczarować, a możecie się miło zaskoczyć, tak? Nie wiecie, co Was czeka. Jakaś nowa przygoda, tak? Jakieś nowe doświadczenia, ale coś nowego poprzez tą transformację. Nowy zupełnie początek. Dobrze, teraz zobaczymy sobie tą dziewiątkę kielichów. O co tutaj chodziło z tą dziewiątką kielichów? I mamy szóstkę kielichów, tak? Czyli tak jakby już, no, już nie wracajcie do tej przeszłości. Jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jakieś stare znajomości. Być może urwał się wreszcie kontakt, tak? Jakieś wspomnienia tutaj, jakaś przeszłość się odzywa. Dobrze, teraz zobaczymy sobie, kochani, może tam 5 denarów zataczenia. O to chodzi tutaj z tą piątką denarów. Widzicie? No tarot jest niesamowity, czyli chodzi tutaj o szóstkę denarów. Czyli ktoś w potrzebie jest, tak? To jest też karta jałmużny, to jest też karta żebrania, tak? W zależności no, do jakiej sytuacji się dopasowujemy. Więc ja mówię, ktoś z Waszego otoczenia może w tym miesiącu wyciągnąć do Was rękę. Albo pożyczkę, albo jakieś wsparcie. No może brakuje, wiecie, mamy czasy takie, jakie są. I po prostu musimy się wspierać, tak? Nie możemy być takimi samolubami, egoistami. Ja wiem, że jest ciężko w tych czasach teraz odłożyć sobie nawet jakiegoś zaskórniaka. No. Wszystko drożeje, mamy ceny, jakie mamy, a pensji niestety nie chcą nam podnosić. Ale musimy się dzielić, kochani, tak? Czyli tu ktoś wyciągnie do Was rękę, czyli to jest ta szóstka denarów. Wy w tym miesiącu, kochane strzelce, możecie być w takiej głupiej sytuacji postawieni, tak? Albo chodzi tu właśnie o jakąś, mówię, pożyczkę, tak? Dobrze, tą czwórkę buław. Czy się boicie, czy dom, czy gospodarstwo domowe na tym nie ucierpi? Tak, mamy cesarza. Cesarza. I czwórka buław. Cesarz to jest stanowczość, tak? To jest coś odpowiedzialnego, tak? Autorytet. Asertywność. Więc Wy chcecie tutaj po prostu wszystko to twardą ręką utrzymać, tak? No, cesarz to jest też imperium takie, tak? To jest Wasze imperium, to jest, no, Wasze stanowisko. Dorobek Waszego życia, tak? Wy jesteście tutaj szefami. No, może tutaj właśnie chodzić o Wasz majątek, o Wasze po prostu dom, rodzinę, tak? Bo Wy jesteście tutaj, widzę, tak jakby
głową rodziny. No, to jest wysokie stanowisko. Cieszycie się autorytetem, szacunkiem, macie władzę. I królowa denarów, koniec miesiąca. Dziesięć buław. Może chodzić tu o to, dziesiątka buław jest to karta wysiłku, ale też ambicji, pracowitości, ale żebyście czasem się nie przepracowali, tak? Żeby po prostu ta praca może nie była za ciężka dla Was. Zbyt wiele bierzecie na swoje plecy do dźwigania. Jesteście w tym osamotnieni. W tym wszystkim. Pustelnik. Albo zodiakalna panna. Musicie zachować ostrożność tutaj. Dobrze się zastanowić nad wszystkim. Wszystko dobrze przemyśleć. Tą umowę, jak będziecie tutaj planowali podpisać, będzie ten nowy początek. Czytajcie wszystkie umowy, papiery, żeby nic drobnym druczkiem nie było, że tak powiem, zatajone. Jeżeli będziecie się niektóre strzelce decydować na jakieś pożyczki, kredyty, no, broń Boże, na te chwilówki, czy jakieś tam prowidenty i tego typu rzeczy. No, ale jak jest ciężko, to ludzie łapią się, tak? Tonący brzytwy się chwyta. Uważajcie, czytajcie, co podpisujecie, tak? Dobrze się zastanówcie, przemyślcie, bo pieniądze będą. Jeżeli macie problem z pracą czy z finansami, to w tym miesiącu na pewno będą, bo macie słońce i królowa denarów kończy cały rozkład, tak? Ale karty ostrzegają, że może być ciężko i dobrze wszystko musicie przemyśleć, tak? Sami. Weźcie do domu, przeczytajcie umowę na spokojnie, bo te umowy też tutaj wyszły w tym asie denarów, asie mieczy, przepraszam, tak? I to jest umysł, intelekt. Tarot zwraca Waszą uwagę, żebyście tu na najwyższych obrotach myśleli, tak? I to, co nie pasuje, od razu ucinali, nawet nie wchodzili w polemikę żadną. Nie negocjowali, nie próbowali dać się przekupić, czy to jakąś, nie wiem, promocją. Teraz mówię o kredytach, tak? Bo czasami jest tak, że jak coś nam nie pasuje, to jakiś tam agent może od razu nam wcisnąć, a to dostanie Pan pakiet jakiś tam gratis, za to jakieś ubezpieczenie gratis dodatkowo. I już nam zamydla oczy i my nie myślimy wtedy racjonalnie. Nie mamy właśnie tego otwartego umysłu, jakim ma pustelnik, tak? Więc no, znajdźcie tą mądrość w sobie. Pustelnik jest mądrą, doświadczoną osobą. To jest taki naprawdę myśliciel. On ma mózg po prostu duży i jest ostrożny, tak? Na pewno jest ostrożny. I dobrze wszystko przeanalizuje, zanim no, obierze tą właściwą drogę, więc no, dobrze się zastanówcie, kochane strzelce. Dobrze, to by było na tyle, nic więcej tutaj już nie wymyślę. Ogólnie będziecie w fajnym humorze, będziecie coś świętować, tylko tak jakbyście się bali tutaj o to swoje ognisko domowe, tak? Może o ten budżet właśnie, o którym mówi tutaj ta czwórka denarów, żebyście nie nadszarpnęli. Teraz poproszę piękną afirmację. Najpierw to przetasujemy. Te nasze strzelce na ten miesiąc. O, wyskoczyła sama. Dobra, wyskoczyła, to już patrzymy. Żyję w zgodzie z własną seksualnością. Proszę bardzo. Cieszę się swoją seksualnością i własnym ciałem. Moje ciało jest doskonałe dla mojego obecnego wcielenia. Obdarzam je miłością i troską. No, żeby ta karta wypadła w czytaniu na miłość, to by było bardzo fajnie. Ale tutaj w takiej sytuacji, no, może musiała wypaść. Może. O, tak to wygląda, moi kochani. Taka afirmacja na marzec dla Was. Kochane moje strzelce, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, żeby wszystkie Wasze sprawy się pozytywnie pozałatwiały. Żebyście się nie martwili, tylko tak jak to słoneczko, z uśmiechniętą buzią tryskali energią i szli do przodu takim fajnym, mocnym, energicznym nastawieniem, ciepłą życzliwością. Wtedy zobaczycie, że wszystkie sprawy Wam się leciutko, łatwo pozałatwiają. Ludzie będą dla Was mili, życzliwi. I w ogóle otoczenie całe będzie Wam sprzyjać.
Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Pod filmem macie link do strony, gdzie możecie obliczyć swój znak ascendentalny, który czasami jest ważniejszy od znaku głównego słonecznego i może dawać więcej wskazówek. Dlatego zajrzyjcie do tego znaku, odsłuchajcie sobie filmik z tym znakiem i wtedy może z jednego i drugiego czytania dobierzecie już tutaj karty i uda Wam się jakoś wyciągnąć jakieś wnioski, jakieś wskazówki, że będziecie wiedzieli, jakie kroki dalej podjąć, którą ścieżką pójść, żeby te sprawy Wam się ładnie tutaj poukładały. W tym miesiącu to by było na tyle. Zapraszam do kolejnych czytań. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję za uwagę. Dajecie mi motywację do kolejnych czytań. Bardzo się cieszę za miłe komentarze, za każdą łapkę w górę. I cóż, moi kochani, widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo cieplutko i do usłyszenia.